Hej wszystkim, witam po raz kolejny. Myślę, że należy wam się trochę więcej informacji na temat tej Hondy, bo ten pierwszy filmik jednak nie dał tak naprawdę zbyt wiele informacji na temat tego motoru. Także może zaczniemy od początku. Jest to Honda CBR 1000RR z 2004 roku. Motor zakupiony w Polsce przeze mnie 4-5 lat temu. Z przebiegiem 35 tysięcy km, o ile jest prawdziwy. Motor był sprowadzony z Hiszpanii. Myślę, że po szlifie, znaczy na pewno, bo tam z jednej strony na coverze widać delikatne podrapanie, także myślę, że na boku gdzieś leżał. Dlatego też ma chińskie panele. Manetka jedna była oryginalna, druga nie była oryginalna. I po zakupie, podczas przejażdżki, przednie hamulce się w końcu zblokowały ze względu na to, że ta prawa manetka, nie manetka, tylko klamka to się chyba nazywa, prawa klamka nie odbijała do końca i się zapowietrzał system hamulcowy i po którymś razie w końcu zblokowało przednie koło. Całe szczęście się nie wywróciłem, jechałem pomału akurat wtedy. To było tyle. Tak żeśmy się zapoznali. I od tamtej pory, co wam mogę powiedzieć, to mechanicznych problemów nie było, ale oczywiście po zakupie pierwsze, co musiało zostać zrobione, to wymienione klamki. To był koszt około 50 funtów. Tanie z eBaya, dobre, polecam. Rączki zostały wymienione na gumowe CBR. Wcześniej były takie karbonowe jakby, ale były bardzo plastikowe i twarde. Nie szło zbyt długo na tych jeździć. Po paru przejażdżkach również zgubiłem dolny panel, ale zamówiłem z Chin cały komplet, także wymieniliśmy cały komplet. To był Repsol wcześniej, także nie wymieniłem wszystkich, tylko ten bok został wymieniony, góra i dół. Koszt takiego zestawu, wszystko z bakiem, ze wszystkim, to był koszt 350 bodajże funtów. Z ocleniem to było około 400 funtów. Z tyłem ze wszystkim, cały komplet, przód. To ja też wymieniłem lusterka chińskie, jak widzicie, z kierunkowskazami od środka. Może pokażemy, jak to świeci od środka i od zewnątrz, tak to świeci. Chińskie, ale dobre. Może nie na tyle dobre, co wystarczające. Co jeszcze zostało tu wymienione przeze mnie, to przednie grzyby zostały wstawione, te crash pady, czy jak to się nazywa, zwykłe też, nie firmowe, jakieś tam, nie wiem, 30 funtów za dwa bodajże. Te już tutaj były od zakupu, firma Arashi. Tylne pęgi też tutaj, takie małe na padoka, zostały wstawione przeze mnie, koszt 5 funtów. Nie będzie tu żadnych na tym vlogu ukrytych cen, ani nic, tylko będzie wszystko tak jak jest. Łańcuch D i D, złoty, tylna zębatka też zmieniona, przednia również, opony z tyłu są Michelin Pilot Power, tył i przód, jeszcze w bardzo dobrym stanie. Wlew paliwa już był zmieniony przez poprzedniego właściciela. Ładny. Jest ok. Nie jest zabezpieczony kluczykiem, ale nie potrzeba mi tego. Tą naklejkę ja nakleiłem, żeby się bak nie rysował. Z tyłu, jak widzicie, mamy tłumik Aroa przelotowy. Nie mamy nic za pokrywką, także jest bezpośredni przelot. Kierunkowskaz mamy wbudowany z tyłu w lampie. Może też wam pokażę, jak świeci. O ile jeszcze świeci, bo wiemy, jak to jest z chińskimi sprawami. Raz działa, raz nie. Akurat ten działa. Ten już na dole ledwo świeci, tylko dół. Co tu jeszcze zostało wymienione? Korek od oleju. Chyba na tyle.
tego wszystkiego. Jeszcze mamy wstawione ładowanie na ładowarkę cigaret, tą od papierosów. Od hamulców to też zostało zmienione przez poprzedniego właściciela. Z przodu zmieniliśmy jeszcze żarówki przednie. Wsadziliśmy Nightbreakers firmy Osram. Bardzo dobre światło dają, polecam. Ale teraz te LED-owe myślę, że są jeszcze lepsze, także zależy kto co lubi. I to chyba na tyle ze strony Hondy. Nie mam jeszcze Power Commandera, myślałem nad tym, nie wiem czy to ma sens. Jak macie jakieś opinie na ten temat, czy to się sprawdza w tym modelu Hondy, czy nie. Czy polecacie, co polecacie. Może jeszcze coś innego można tutaj zrobić. Upiększyć, dodać, odjąć, zmienić. To piszcie, komentujcie, szerujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Postaramy się jeszcze dodać jakieś filmiki, zrobić coś jeszcze fajnego, coś pomyśleć. Zobaczmy, czy ten motor odpali, bo podczas pierwszego filmiku chciałem wam pokazać, jak odpala, ale się zakończyło tak, że nie odpalił. Jeszcze jedyna rzecz, która mi nie działa, to jest to, ten wyświetlacz przestał działać w ogóle. Znaczy, dolna część działa, ta lampka działa, ale wskazówka nie działa. Zainteresowani jeszcze review na temat Golfa marki 7 Blue Motion, to napiszcie w komentarzu. Postaram się też zrobić review na ten temat na jakiś czas. Tu oczywiście jeszcze moje dziecko. Niestety ciężko pracuje, dlatego jest takie troszkę niedopracowane. I to na tyle. Także trzymajcie się i do następnego.